Ciasno, ciasno, ciasno. Blaszki nacięte. Znaczę sobie teraz środek tej blaszki. Wkładam maszynkę. Na dobrą sprawę mógłbym się licować tutaj z tą krawędzią, bo płaskownik jest 4 cm. Ale różnie z tym może być. Cyk. I wyginam kąsiorka. Prawie 90 stopni. I mam gotowy kątowniczek. Zaraz pokażę jak, gdzie będzie, jak go przykręcam. Tymczasem. Siemano. Przykręcam kąsiorki, czyli tą blachę, która przychodzi na dwie obok siebie. I mam taki patent, bo gdybym chciał skręcać po wierzchu, oczywiście ten kąsiorek idzie, żeby woda mi tam nie napadała. Gdybym chciał skręcać tylko po wierzchu, no to próbując tu wkręcić wkrętem, ta blacha tutaj, gdzie nie ma podparcia, pomiędzy łatami, widać jak się ugina. I byłoby to bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Musiałbym tam łapą coś kombinować, podpychać tutaj. A wymyśliłem sobie taki sposób, że z resztek blachy, która tutaj była, z odpadów, z tej części szerokiej, jest około 8 cm. Wyciąłem sobie ten pasek, przegiąłem go w pół i drugi, tak jakby gąsiorek, daje pod spód. Opieram go o te dwie łaty, które są. I teraz jak będę chciał tutaj dociskać i wkręcać, no to widać co się dzieje. Mam już podparcie tak jakby. Ustawiam na swoje miejsce, skręcam z powrotem tą blachę. I teraz już jest zadanie sporo ułatwione. Tutaj było bez, tak, bez podkładki. I ostatni. No i tak, tutaj już mam zrobione opierzenie górne na ogniomurku. Z tamtej strony jeszcze muszę podmurować ten ogniomur. Dlatego tutaj tam sobie po prostu wystawiłem w lizy na dach obetny nadmiar. A tutaj muszę już go podocinać na odpowiedni wymiar, zanim go zacznę przykręcać, bo chciałbym go podsunąć też pod to opierzenie tam na górze. Jak mi się to uda. Powinno mi się udać. Rysuję tu odpowiedni kąt. Zacinam jedną, drugą stronę i pokażę jak będę przykręcał. Czym przede wszystkim. Teraz wracam. No i cóż. Chciałem mieć to pod spód włożone pod opierzenie. Ale że nie zawsze można mieć wszystko, czego się chce. Będzie musiało być na wierzch. Bo jak wkładałem tutaj pod spód, to jeszcze bardziej się falowało jak teraz. Teraz będę jeszcze w stanie to jakoś wyprostować. Ale tutaj musi być skręcone na wierzchu. I skręcam to czarnym wkrętem do egipsów.
bo sam sobie wierci, no i bardzo dobrze trzyma. Poskręcam to do końca i się włączę. Hehe. A tak na serio, tym wkrętem tylko wiercę sobie i gwintuję, a skręcam takim dziadostwem, tylko że ten wkręt jest no, fajny, dobry, samowiercący do blachy. To jest blachowkręt, pomalowany pod RAL, ten sam co blacha, ale minusem jest to, że jak był malowany, to w miejscu tutaj bita nalazło za dużo farby i on nie trzyma się w ogóle, bita, nie da rady go samoczynnie wkręcić. Dlatego wiercę sobie tamtym wkrętem, jak już jest dziurka, no to on się jakoś tam wkręca. Wkręty niby są ok, ale tak jak mówię, za dużo farby tam nalazły. No a w ten sposób co robię, jest to w miarę ok. I tak widać, że wszystkie będę musiał trochę podmalować, bo absolutnie no, nie da rady nim jako wkrętem po prostu wkręcać. Trzeba by było czyścić, nie wiem, drapać tą farbę, która jest tam w środku, w tym krzyżaku. Tutaj pójdzie uszczelniacz, nic innego nie wykombinuję. No. Niestety trudno się mówi, żyje się dalej. Jeszcze na dole mam skręcone, jeszcze tutaj i na samym dole gdzieś skręcę, będzie ok. I tyle, tutaj mam o tyle ułatwione, że jak obetnę nadmiar, to może mi się później uda, nakładając to opierzenie górne, tutaj zrobić tak jak chciałem, czyli żeby naszło na wierzch. Tyle. Spadam. Na razie, cześć.